Witajcie na kanale Życie Pełne Książek i dzisiaj będzie unboxing pudełka z tej serii pory roku, tym razem Summer Time. No przyznam się, że akurat dla mnie to nie będzie to, co jest w środku. Jakby to powiedzieć, zaskakujące. Nowe, bo ja już przejrzałam, ale chcę wam pokazać. No to nie jest tak, że to specjalnie przed nagraniem wszystko przejrzałam, tylko po prostu kłopoty techniczne. No za pierwszym razem telefon uznał, że nie poinformuje mnie, że ma za mało pamięci i w połowie przerwał nagrywania, ja dalej przeglądałam. Drugie, no. Sądziła, że oświetlenie jest dobre. Patrzę później, no dzisiaj i tam jest strasznie ciemno, mimo że jest światło. Jest tak strasznie ciemno, żebyście nic nie zobaczyli, więc trzecie nagranie. To tak. Summer time. Zaczynamy. Pierwsze. To taki słomiany kaperutek. Proszę, proszę. Akurat się. Głowa w sam raz się mieści. Jak na lato. Z tą rzeczką. Kolejny. Dobra. Proszę. Kolejna to takie okulary przeciwsłoneczne, ale takie typu, które można przy każdym bazarku sobie wybrać. Akurat to jest takie wesołe, bo o, serduszkami. No u mnie jedyne jest taki kłopot, że no jak chcę tego typu okulary założyć, to ja jeszcze muszę mieć swoje. No ja mam wadę wzroku, to ja nie mogę tak skoczyć na jakiś tam bazarek, sobie wybrać, o, te mi się podobają i założyć. Nie, ja potrzebuję, żeby te przeciwsłoneczne to też były z odpowiednimi szkłami. Więc to niestety będzie wada, wątpię, że na te okulary, jak założę te, to jakoś dobrze nie wyglądało. Chyba, że chcę wzbudzić jakąś sensację i trochę sobie tak ekstrawagancko wyglądało. No co wtedy? Tak, ale mówię, jako samych to ja nie mogę. No, tym bardziej jeszcze na jedną rzecz, która, na jedną kwestię, która się u mnie pojawiła, to tym bardziej. No nie mogę sobie pozwolić. Muszą być akurat dobrane do mojej wady wzroku. Dobra. Herbatka, jak już standard. I to jest jabłko. Echinacea, trawa czytynowa, werbena, płatki róży, kwiat koniczyny. Właśnie taką czytyną, ale mi się właśnie tak, nie wiem dlaczego, ale trochę przychodzi na myśl praża, z jakiegoś powodu. Może taki był zamysł, patrząc na pudełko. No jest książka. Beach Read, wakacyjny romans. Ogólnie o tych, którzy trochę czasem zdarza im się skok w bok, jeśli chodzi o fantastykę. To jest dość popularna. Ja to może czasem sobie jakiś w telewizji
romans puszczę, ale żeby oglądać, to jakoś nie jestem fanką. Mam swoją listę niż, które mają swoje, które no może w sumie nie są najmłodsze. I oglądam, no. Rancho to nie wiem, czy można nazwać romansem, to raczej obyczajowa. Jakiś czasem no, wąty fantastyczne się zdarzają, jak z tym odcinek z tym Soreyukiem, że w pierwszym sezonie. Czy to zaraz innym odcinku Tarushi, że z tymi gestami. Ale tak to nie. Jakoś mnie nie kręci, żeby oglądać, żeby czytać. Naprawdę, no. To moja lista filmików, które czasem sobie puszczę, to nie jest duża. I raczej, no. W sumie można by powiedzieć, że jakieś wątki fantastyczne są niektórych. No na przykład ostatnio Zaczarowano. No a Zaczarowano to tam jest tak trochę na zasadzie, że świat bajkowy, rzeczy, prawa świata bajkowego zaczynają trochę ze względu, że jedna postać jest wrzucona do świata rzeczywistego, to działają te prawa wokół niej. No to tam to trochę fantastyki jest. To sprzątanie z tymi ptakami, a pod koniec ten pojedynek z czarownicą. A tutaj? O, i tutaj widzę to opis. Nie z tyłu, tylko z przodu. Pisanie romansów nie jest łatwe, kiedy nie wierzy się już w szczęśliwe zakończenia. No to może trochę jeszcze będzie ciekawsze, bo ja w przyszłości chcę wydać swoje historie. No oczywiście w gatunku fantastyki. Więc tutaj coś do jedzenia. Lizak. Już patrzę po raz kolejny i tak jak za pierwszym razem mi się spodobały ten zestaw bransoletek, tak dalej mi się podobają. No, to jest taki zestawik. Ja już wiem, że to są. Co mnie zaskoczyło, bransoletki na nogę. A szczerze mówiąc, to jest tak ładne, że ja bym się bała to założyć na nogę. Po drugie, to trochę niewygodne, a może to po prostu kwestia, że ja nie jestem przyzwyczajona, ale jak ktoś ma tak jak ja. O. Może coś tam będzie widać. No, a tutaj to jak załapało, to jest pierścionek z Witchboxa, zwierzę mocy. Dobra, ale wracając do tych, to mówię to. To tutaj jest. Dłuższe coś, więc można przymierzyć, a jeśli tak jak ja nie chcecie na nogę, to spokojnie można na rękę. Gwarantuję, ja już to sprawdzałam, nie spadnie, ale tak, żeby wam zaserwować dowodzik. Akurat to się łatwo. W każdym razie za pierwszym to się łatwo zapina. W każdym razie tak za pierwszym razem mi się łatwo zapięło. Chwilunia. A, no. O, no mówię, łatwo się. O, proszę, tutaj.
Jest, o. No, no proszę, nie ma szans, żeby to spadło, więc spokojnie, jak ktoś nie chce. Tak jak ja, na nogę, bo nie jest przyzwyczajony i po prostu było szkoda, żeby się uszkodziło, to spokojnie można na rękę. Co przyznam się, że bardzo mnie cieszy, bo naprawdę to są ładne i z chęcią bym je nosiła. Na wisiorki, ja już mam naprawdę ich dużo, więc na wisiorki muszę uważać, ale no trochę mam już tych bransoletek, ale niezbyt dużo, więc jeszcze nie muszę się aż tak pilnować. Chodźcie, chodźcie piękności. Tak. Jesteście piękne, wiecie? Tak. 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 No dobra. Dobra. Tutaj to szpisie treści była nazwa tego, tylko kurczę, zapomniałam nazwy. I nadal nie wiem, do czego to służy. No nie mam pojęcia, ja będę musiała wyszukać. Do czego to służy? Zapałki to też w sumie... Jak w związku też z tradycyjne to są świecze, to tradycyjne są zapałki. Kurczę, ja... No, kurczę. I ja tych pudełek trochę zebrałam, to coś muszę wymyśleć, co z tymi zapałkami zrobić. A jeśli chodzi o świecze, to tutaj jedyne co zdradzę, to tutaj zaszalała, jeśli chodzi o ilość świecz. Nie. Przepraszam. Nie ta strona. Tak, czuję, to jest pierwsza. Akurat wyciągnęłam Summer Time, to jest arbus, pomarańcze, czuć, i drzewo cedrowe. I trzeci arbus, tak, czuć pomarańcze i arbus, to fajny taki. Ma w sumie pewne orzeźwienie, taki właśnie letni. A, tylko może jak się wypali, to... To się rzadko, ale na razie to tak. Ale tak, na razie to ten knot drewniany zawładza i na razie się nie domknie, ale jak się pójdzie pierwsze palenie, to się i domknie. Co za. A! Już wiem, kojarzę. A kyszrobale. Spray na komary, no to jak ktoś się będzie chciał wieczorem posiedzieć, to spray jak znalazł. O, chyba komary mnie może nie mocno, ale dosyć lubią, więc wolę skurczypyków popsiukać i niech sobie idą. A ja spokojnie posiedzę. Letni vibe, świeca, gorący piasek, skóra brzoskwinie. No właśnie to tak można skojarzyć z takim piaskiem. Czy czuć pomarańcza? Coś tam czuć. No czuć jakoś. Tak. To jako drugiej to trochę no ma trochę pewną mocz, ale to nie jest także zbyt mocny. Taki ma swój charakter, bym powiedziała. Trochę taki wyrazisty, ale tak, to jest dobre słowo, że taki
konkret, ma swój charakter. I tu, wakacje na wsi. Malina, limonka, wiśnie, no taki. Czuć wiśnie, czuć limonkę. Takie mi się kojarzą z taką gumą Fruity. Ja pamiętam, że ja kiedyś kupowałam ją, uwielbiałam. Ja wącham po raz trzeci, jak wącham to znów. To znów tak najbardziej zapada pamięć właśnie wakacje na wsi. W sumie najbardziej mi się podobają. No to też ten arbusz, ten sam ten mi się podoba, ale jakoś mówię. Ten właśnie czuć limonkę, ma sobie owoc, orzeźwienie i właśnie, co się pamięta o tych zapachach, ale jak to się wącha, to jakoś to się tak wybija, że się tylko najbardziej o tym pamięta. No to mówię, trzy świecze i to już koniec. I to teraz aloes. Żel aloesowy, olejek o zapachu porannej rosy. No faktycznie to taka rosa. Wcześniej mi się kojarzyło z rosą, a teraz nie wiem, pierwsze skojarzenie to takie mydło. Mydło. Mazidło, no właśnie takie wilgotne, jak właśnie taka rosa. Taki jest przyjemnie ochładzający ten żel, by można powiedzieć. I ostatnia rzecz. Ręcznik. No jak jest wakacje, to i plaża, to później po wodzie, po kąpieli, na przykład, żeby się ochłodzić, trzeba czymś się wytrzeć. No i tam mamy do tego ręcznik. No. Ale mi się podoba. A lody to ja lubię. O, znam osobę, która chyba też by, oj, bardzo polubiła. O kurczę, to uwielbia lody, to gdyby zobaczyła ten ręcznik. Oj. To mogłoby być szaleństwo. No to więcej nie ma i spis treści. A gdzie on jest? Przecież jest. Mam, pod kapeluszem się schował. Pyszna herbata, zaparz duży dzbanek, następnie przelej przez sito, dodaj mnóstwo czytej lodu mięty. No, to taka. To taka ciekawa mieszanka. A tu może powstać jako fajna, orzeźwiająca herbata. No, mamy ekologiczne świecze, raży 3, książka. Jest żel aloesowy po opalaniu. Trzymaj go w lodówce. No to jest aloes. No faktycznie taki chłodzący, więc jak troszeczkę za mocno się człowiek opali, to się przyda. Akeszrubale, naturalka mgiełka, by nie gryzły was komary. Jest. Lodowy ręcznik. Mamy paleo. Paleo zapewne to jest to? Ale za cholerę. Ale nie wiem, co to jest. Naprawdę. No nie. Ultramodne okulary. Słomkowy kapelusz. Jest. I tak. I co to? I zestaw bransoletek na nogę. No to podsumowując, to z tych rzeczy to no świecie tradycyjnie mi się podobają, ale i z tych, mówię, z tych trzech świec najbardziej te zapadają mi te wakacje na wsi.
Tak. I z tych wszystkich to tak, najbardziej to. Najbardziej mi się, że jako szloką jestem, to ten zestaw bransolet tak mi się podoba. Czy są jakieś minusy? No, pareo, nie wiem co sądzić, bo nie wiem co to jest. Nie jestem fanką kapeluszy, to rzadko noszę, ale chyba najmniej. To te okulary, to mówię, to nie jest kwestia, że to nie są złe, bo gdyby nie wiadomo co, to nawet w sumie zabawne bym powiedziała, ale właśnie najmniej mi się, najmniej, bo po prostu najmniej przydatne, chyba że założę, jak pokazywała okulary na okulary, ale mówię, to subiektywna ocena i właśnie ze względu na moją wadę wzroku, która wymusza, żebym miała okulary. No. Taki. Z książką się zapoznam, ale mówię to tak. Do tego, co nie jest fantastyką, to taki średni stosunek, ale nie zmienia faktu, że czasem bardzo rzadko, ale tutaj coś się znajdzie. No, mam. No, mam. Seria te wierzenia i zwyczaje. Litera popularna. No, poparu. Litera popularno-naukowa. No, związana tak z fantastyką, chyba że mówimy o szkicze i zwyczaje. No, to już bardziej trochę zapoznanie z historią. A to tak, no. Tak, no. Tutaj wyżej to mam dwa reportaże, więc pod tym względem perełki. Moje jakby się mi nie kręcą, ale po prostu te dwa to temat zaciekawił, czy no to już ze względu na pewną osobistą rzecz, to bardziej psychologiczna. Ja mówię, to bardzo rzadko. Naprawdę rzadkość, tak to. Fantastyka. O, se tu. Trylogia The Twinskiej, Sington. Tutaj akurat z odwróconym bokiem. Nim. Trylogia, którą chciałam mieć. Po znalezieniu pewnych fragmentów. Mianowicie Bogowie Potwory, Miód i Krew. Nie, co ja mówię? Tu Gołąb i Wąż, Miód i Krew, Bogowie Potwory na dole. No to. Dobra, nie ma co przedłużać i do następnego filmiku. 1 dokrętka, ja wspominałam. Że prosiłam o taką lampkę księżyc i było powiedziała, że załatwi tą lampkę księżyc i to było w pudełku z Summertime i jest, ale to właśnie to jest taka faktura, nie jest taka prosta. Po prostu zobaczyła u jednej dziewczyny na Instagramie, jak ktoś w relacji, jak ktoś świeci. No, po prostu żałowałam, że nie wzięłam i poprosiłam, żeby dołączyć. Jest. No to. Tyle.